Proszę Państwa, ja kiedyś to nosiłam po 7 przekładów Biblii. Także o czym my tutaj mówimy? Jak chcą tych pieniędzy nauczyciele, są bardzo chciwi, są bardzo pazerni i o pieniądzach tylko mówią. A przecież na przykład u Świadków Jehowy to nie ma takiej mowy, bo w torebce siostra nosi Pismo Święte, Biblię. No katoliczka to nawet pojęcia nie ma, która potrząsa torebką, robi żydowskie święto potrząsania, nie rozumiejąc, że u Świadków Jehowy w torebce, w neseserze, w torbie czy tam w czym, to zawsze musi być Biblia. No, przepraszam bardzo, to nawet nie jest kanapka z masłem, z szynką, tylko to jest Biblia, Słowo Boże. To Słowo Boże, woda życia, woda życia.